strony Emi Flash i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Tym razem jestem w Katowicach. Jutro będę już w Krakowie i jestem tutaj z moją ekipą, więc pokażę Wam ich tutaj bardzo serdecznie. Halo! O, ale weszłaś! Idealnie, dobrze! No, witamy. No, musi się impreza rozkręcić generalnie. Na razie. Patrzcie, spotkałyśmy naszego drogiego kolegę z obozu z Budwy. Sub my niggas. Nie, pamiętajcie, Young Adam Summer Love is Zajebiste i za dwa tygodnie nowa nuta będzie. Subskrybujcie! Dostawię Wam filmik, który nagraliśmy w Budwie, bo był. Udostępniałam go. Robimy foteczki. Jak Adam, tak się nie robi zdjęć. Ogólnie nasza ekipa już poszła, bo przez to, że się spotkaliśmy z Young Adamem, to jednak trochę nam trochę czasu zleciało. I teraz lecimy do Spiżu. Idziemy zobaczyć, jak ten klub wszyscy, no, jak teraz wygląda. No, no jeszcze nie teraz, za kilka godzin. Która jest? 21. Zrób mi promo, no. Young Adam, zapraszamy na jego kanał. Nagrywam rap. Tak. Rap, dobrze. Jak już mówiłam, chcę zobaczyć, czy Spisz jest naprawdę takim dobrym klubem, jakim się mówi. My oczywiście po spotkaniu z Adamkiem oczywiście się zgubiłyśmy i szukając naszej ekipy spędziłyśmy jakąś godzinę na szukaniu jej. Więc... I nie pod tym kościołem stałyśmy. Tak, nie ten kościół. Po prostu cudownie, więc jak zwykle zaliczyłam zgubienie się w mieście dużym. To jest dla mnie już klasyka. Dzień dobry kochani, witamy od rana. Siadanko szybko w Katowicach i zaraz zmykamy do kolejnego miasta, tym razem do... Krakowa! Idziemy! Ale zobaczcie, jakie polskie, Boże! A ślinka cieknie. Wiesz, nie wiem, który raz w sumie kręcę vloga w Krakowie, serio. Bo już tyle razy to było, ale jakoś tak wyszło, że bardzo lubimy to miasto i cały czas do niego wracamy. Teraz idziemy w sumie się przejść i zaraz zmierzamy do parku wodnego. Gdy fani Harry'ego Pottera zobaczą z Gretka jako woskową postać. Na przekątną. Słyszeliśmy, że grą do dziurawego kotła. Ola nigdy nie czytała ani nie odda, wyobraźcie sobie Harry'ego Pottera. Więc że będziemy musieli tutaj wszystko wytłumaczyć, bo tutaj teraz ludzie wybierają karty. Co tam będziecie brali? Piwo kremowe czy płynne szczęście? Wszystko wyraj. No nie, no wiesz co, nie no. Felix Felicis. Napis, witaj szkoło na wesoło. Hehe, to nie do nas. Uwaga, szykujcie się. Uwaga. Wow! Gratulacje,
Jesteśmy po basenie, teraz idziemy coś zjeść, bo przez cały dzień dosłownie nic nie jedliśmy. W sumie ostatni taki pełny posiłek zjedliśmy rano w Katowicach, a jest teraz około godziny 21-22, więc super. Dzisiaj robimy sobie sami imprezy w naszym mieszkaniu, bo po wczorajszym spiżu powiemy wam, że jeszcze powiedziawszy nic specjalnego i nam się już nie chce iść na dyskotekę, mimo że serio stwierdzam, że w Łodzi są dużo lepsze, co nie Ola? Tak. Serio. Łódź jest niezastąpiona. No tak, ale serio, no ja nie mówię tylko, że jestem łodzianką, po prostu wolę nasze kluby. No, poszliśmy do tego spiżu i tu, kurde, najlepszy klub w całej Polsce. Pusto w ogóle było, serio. A co lepszym, wyszliśmy o godzinie pierwszej, co było bardzo wczesną godziną. I jakoś w ogóle chcieliśmy z niego wyjść, no nie było tak, że wiecie. Więc teraz zmierzamy na rynek. Mateusz powiedział, że to jest idealny materiał na vloga, kiedy może sobie samemu skomponować pizzę. Tak. O, widzicie? Taka fajna miejscowa w Krakowie, chciałam powiedzieć w Warszawie. Boże święty, już mnie odbija. Jestem taka głodna, że masakra. Miłość rośnie wokół nas, a ja wiecznie sama jak ten głaz. Oj, Kraków, Kraków, widać, że jest niedziela niehandlowa. Ile ludu. Idziemy teraz do Kościoła Marieckiego. No siema. Boże, jakie blondy. Jak nie jesteście, to a co ty myślałam, że zdjęcie robisz? Nie, kręcę. Co powiedziałeś? Nie, nie. A po ostrego, jak chcecie być ostre, to papieczka co? Jest. A papieczka chili, właśnie. Jesteśmy na placu rynkowym, co jak ja tam zamkowym. Placu rynkowym. Nie, tam byliśmy przed chwilą. Kirwa. Mamy trochę czasu, bo ogólnie to zaraz idziemy do escape roomu. Po to wzięłam ze sobą mały aparat do vlogowania, żeby teraz kręcić kurde lustrzanką. Pozdrawiam osobę, która nie naładowała. Namaluj mnie jak jedną ze swoich francuskich dziewczyn. Wróciliśmy z escape roomu, zaraz wam opowiemy, jak nam się tam podobało, a zaraz się okaże, czy moi znajomi umieją gotować. Przed chwilą mówiłam Oli, że raczej nie wierzę jej, że umie. Jak nie? No. Ale dobrze, że tylko dobrze, że tylko pomagasz. A więc tak, jak wam się podobało w escape roomie? Było super. Jak wrażenia? Mało straszne. Mało straszne. Ale było naprawdę super. Bo poszliśmy na coś takiego, znaczy, o kurde, co tu się tutaj światło się. Poszliśmy na coś takiego a la ring, znaczy miało być to powiązane z ringiem, ale jakoś tak, tak naprawdę tylko początek był powiązany z ringiem i ten tylko telewizor tak śnieżył i nic oprócz tego. Byłyśmy z dziewczynami już kiedyś, gdzieś indziej było dużo chyba lepiej, straszniej, ale to może dlatego, że po prostu byliśmy no, taką mniejszą grupą i same dziewczyny, co nie? No, to też myślę, było bardziej strasznie na dziewczyny. A też tak jak poszliśmy kiedyś z Olą pierwszy, jak tak dosłownie pierwszy raz w życiu, to nie, to było najgorsze, serio. Do dzisiaj pamiętam, jak poduszka mi spadła na łeb i to był najwyższa skala głosu i najszybszy bieg w życiu, jaki naprawdę przebyłam. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Udało nam się wyhaczyć bardzo fajną miejscówkę. I różne sobie piwka zamówiliśmy, każdy inny smak. Teraz konwersacja na temat piw, widzę. Znawcy się znaleźli. Znawcy prawdziwi się znaleźli. No w sumie. Przyszliśmy zobaczyć smoka, on jest tutaj i mamy zażalenie, bo według nas on powinien być podświetlony, bo w nocy w ogóle go nie widać. Aby byłaby jakaś atrakcja.
Ale się jutro tutaj wrócimy, bo jeszcze mamy jeden dzień w Krakowie. Powiem wam, że tak trochę ciężko. Reszcie innego. Ups, naprawdę. Jakie studenty są zawsze dur większe, kiedy się wyjeżdża. Jest takim, że masz ubrania brzydko poukładane. Ładnie są poukładane. Ale nie tak jak z domu, ładnie w kosteczkach. I ręcznik może. Tego mieszkania jeszcze nie widzieliście, więc w ostatnie dwie minuty naszego pobytu tutaj pokażę wam. O tak. Ono było lepsze, co nie? Niż tamto. No, bo to wszystko w jednym pokoju. No, większe jest i jak chcecie, mogę wam nawet linka podać. Tylko klatka jest okropna tutaj tamta klatka była okropna, tak, ale tutaj jest starsza pani, która powinna zniknąć. Naprawdę, że to była jakaś porażka. I tak będziecie zgłoszeni, tak. Kurczę, my tutaj sobie muzykę puściliśmy, przyszła do nas pani, zaczęła nam klamkę w ogóle tutaj szarpać, a potem tak, my tak, no spokojnie, zaraz, już spokojnie, już kończymy, tak, ale i tak będzie zgłoszone. Teraz ja ich postraszę. Powtórz jeszcze raz, nie będę wam dziękować. Nie będę wam dziękować? Na płycie nagrobnej. Dziękuję moim przyjaciołom, że jestem już w lepszym miejscu. Teraz ja będę mogła ich straszyć. Wiecie co oni dziękują zrobili, mimo że ja bardzo, ale to bardzo nie chciałam. Idziemy do Fear House'u, w którym wybraliśmy wersję, czy nie wybraliśmy, oni wybrali wersję hard, a ja się bardzo nie lubię bać, tak bardzo, że nawet wczoraj się bałam w tym miejscu, gdzie w ogóle nie było strasznie w tym escape roomie. Nie, to by było. Ja naprawdę chciałam dożyć przynajmniej 30 roku życia, a mam tylko ledwie 19. Ale teraz jeszcze atrakcja w miarę przyjemna, a nie taka, która sprawi, że będę miała zaraz zawał serca. Idziemy do Smoczej Jamy. Z Kamieliny! Ta-ta-ta! Z Kamieliny! Ta-ta-ta! Kurde, trochę go ślisko, powiem wam. No, Ej, czy wy się tutaj nie ślizgacie? Ja się strasznie ślizgam. Dzień dobry panie smoku, fajnie, że pana teraz widać. Chciałam powiedzieć, że udało mi się, jestem największym cykorem, ale nie idę tam. Więc życzę mojemu towarzystwu miłej zabawy. Kocham. Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy, serio. Więc ogólnie, poczekajcie, zaraz wam pokażę, dlaczego tam bardzo nie chcę iść, bo zobaczyłam pewien filmik. Więc teraz uwaga, macie tutaj urywek pewnego filmiku. Więc chyba mnie rozumiecie, że moje serce by chyba tego nie przetrwało. Najwyżej będę musiała pożegnać 5 cudownych osób. Well. Kochani, miło było was poznać. Elo, miłej zabawy. Wychaliśmy każdego. Wyjdź do trumny. Takie, nie, dobra, paralizatory na jeden. No to nie żałuję. Było fajnie. A pokaziła swoje ręce, co się pojawiły całe czerwone, to nie jest żart. Bo się podrasowała w ogóle cały w krwi. A oni myśleli, że to latarki, a potem się okazało, że jednak paralizatory. Trupy, nie. Tam gdzie była ten, ta falia. Cała mokra, ja pierdzielę. Chodź, że się napij, bo ja zaraz nie wytrzymam. Mam bekę z nich. Nie pożegnaliśmy się, więc pa pa! Już jesteśmy w Łodzi, a ja wyglądam jak ostatni wypłoch.